Część kandydatów Prawa i Sprawiedliwości jeszcze przed wtorkową konwencją poinformowało o swoim starcie za pośrednictwem mediów społecznościowych czy banerów rozwieszonych na mieście. Szczegółowa lista została zaprezentowana podczas organizowanego wydarzenia w Resursie Obywatelskiej. Poszczególnych kandydatów przedstawił Radosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Wyczytane osoby pojawiły się na scenie i zaprezentowały przed szerszą publicznością. W okręgu numer 1 liderem został Artur Standowicz. Kolejne pozycje zajęli Robert Fischer, Marek Sołśnia, Weronika Ścibor, Dorota Maria Rejczak-Słupek, Teresa Stanik i Tomasz Gogacz. W okręgu numer 2 liderem jest Dariusz Wójcik. Potem na liście znaleźli się Aurelia Michałowska, Ewa Czerwińska, Edyta Tkaczyk-Zych, Izabela Paluch, Tomasz Rutkowski oraz Jan Górak. Listem w okręgu numer 3 otwiera Łukasz Podewski. Kolejne pozycje to Marcin Kaca, Kazimierz Staszewski, Teresa Skoczek, Bernadeta Stanik, Anna Skrok oraz Krystian Linowski. Jedynką w okręgu numer 4 została Katarzyna Pastuszka-Chrobotowicz. Na kolejnych miejscach są Mateusz Kuźmiuk, Zuzanna Waniek, Krzysztof Góralski, Karol Gliński, Kamil Brzozowski i Magdalena Szczepańska. W okręgu numer 5 pierwsze miejsce ma Paulina Markiewicz. Kolejne Marcin Majewski, Małgorzata Półbratek, Adam Bocheński, Robert Stanisławek, Joanna Krzyżanowska i Jan Szczepan Kutkowski. Na listach nie znaleźli się dwaj dotychczasowi radni Prawa i Sprawiedliwości, Mirosław Rejczak oraz Piotr Kotwicki. Potem na scenie pojawił się poseł Marek Suski, który chwalił zaprezentowane listy. Wspaniała reprezentacja Radomia. Ludzie z wykształceniem, z doświadczeniem, ale też młodzi i zaangażowani w sprawy dla naszego miasta, kochający naszą ziemię i służący naszym mieszkańcom. I takich, szanowni państwo, ludzi Radom potrzebuje. Ale, szanowni państwo, mamy na naszej liście ludzi z różnych środowisk. Na tej liście jest większość osób, które nie są w partii politycznej. Są przedstawicielami różnych środowisk wolnościowych w Radomiu. Są takim, można powiedzieć, najlepszym kwiatem wolnych Polaków z Radomia. To lista wolnych Polaków. Nie zabrakło też odniesień do listy Radomskiego Paktu Samorządowego Radosława Witkowskiego. Ta lista Radomskiej Platformy, tych, którzy mówią, że zawarli jakiś pakt, no nie wiem, mi się ten pakt kojarzy z paktem z diabłem, ale mam nadzieję, że mieszkańcy nie dadzą się oszukać i nie dadzą się nabrać na tą skrajną hipokryzję. Że na jednej liście jest prezydent i jego syn, ale są też radni, córki, są też szwagrowie, są bratankowie polityków Platformy i tych obozów. Czyli kiedyś to nazywało się nepotyzmem, ale ponieważ dzisiaj sądy karają za takie sformułowania, to dzisiaj jest lepsze określenie, rodzinka na swoim. I to jest właśnie taka lista. Kilka rodzin radomskich, które są w różnych partiach politycznych, zawłaszczyły sobie Radom. Niespodziewanie podczas przemówienia poseł Suski przedstawił kandydata na prezydenta Radomia. Został nim Artur Standowicz, lider listy do Rady Miejskiej w okręgu numer 1, były wicewojewoda mazowiecki. Człowiek z energią, człowiek z doświadczeniem, człowiek pracowity, człowiek kochający Radom i swoją rodzinę. W miasto ruszamy do Radomian, będziemy spotykać się na osiedlach, w dzielnicach, rozmawiać z mieszkańcami, ale także przedstawiać to, na czym chcemy się skupić w tej kampanii, a następnie jestem przekonany po zwycięstwie radnych Prawa i Sprawiedliwości i po zwycięstwie kandydata na prezydenta Prawa i Sprawiedliwości, co chcemy zrealizować w naszym mieście, żeby żyło się wszystkim lepiej. Standowicz poinformował, że wkrótce przedstawi swój program wyborczy. Będzie on dotyczył 6 kwestii: infrastruktury, środowiska, zdrowia, edukacji, kultury i społeczności. Jak zapewniał Standowicz, jego ewentualna prezydentura będzie spokojna i merytoryczna i ma przede wszystkim służyć rozwojowi naszego miasta.